nareszcie nie ma musu korzystania ze świeżego powietrza. Jest kiepska pogoda, można się przykryć kocykiem i spokojnie poczytać książkę, zwłaszcza, że jeszcze nie trzeba sprzątać przed świętami. No to chodźmy do księgarni. Magda Szymańska dzisiaj opowie nam o Szmicie. Zapraszam, zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Edomaniak TV. Tym razem będziemy rozmawiać o książce Małżeństwo we troje, której autorem jest Erik Emanuel Schmidt. Uważa się, wiele osób sądzi, że jest to pisarz tworzący literaturę przeznaczoną szczególnie dla kobiet. Czytając tę książkę, zmieniłam zdanie. Będę polecać tę książkę wszystkim, nie tylko kobietom, także panom. Tytuł mógłby sugerować, że jest to jakiś romans, to absolutnie jest to zły trop, nie jest to w ogóle romans. Książka składa się z 5 opowiadań, z których 3 są na tyle rozbudowane, że mogłyby być mikropowieściami, jednak autor uznał, że lepiej umieścić je w tym właśnie zbiorze. Tematyka jest tutaj bardzo różnorodna. Spotykamy się i z zagadnieniami homoseksualizmu, i pojawia się tutaj Mozart, temat przeszczepu. To, co łączy wszystkie opowiadania, to emocje bohaterów, trudne sytuacje, radzenie sobie z przykrymi, z trudnymi sytuacjami. Wszyscy bohaterowie cierpią na jedną przypadłość. Wszystkie trudne sprawy, wszystkie rozterki zachowują dla siebie, co jest przyczyną wielu ich życiowych dramatów. Gdyby podzielili się swoimi problemami z innymi, na pewno ich życie byłoby łatwiejsze. Niestety nie potrafią tego zrobić. O szczegółach tych problemów nie będę Państwu opowiadać. Zachęcam do zerknięcia do książki Małżeństwo we troje. Ciekawym pomysłem jest dziennik autora, załączony po wszystkich opowiadaniach. Można się z niego dowiedzieć, jakie były inspiracje, co wpłynęło na zajęcie się taką, a nie inną tematyką, czy bohaterowie rzeczywiście istnieli, czy nie. Serdecznie zachęcam, jest to bardzo, bardzo ciekawy dodatek do tych opowiadań. Inspirował się często Mozartem. Jedno z opowiadań Małżeństwo we troje zawiera właśnie wątek związany z życiem Mozarta. Chciałam także polecić wcześniejszą książkę Schmidta, Moje życie z Mozartem, w którym autor dodatkowo zamieścił płytę z wybranymi przez siebie utworami Mozarta. Poza tym, aby zachęcić Państwa do lektury książek Schmidta, chciałam poinformować, że do końca przyszłego tygodnia, czyli do 30 listopada, wszystkie książki tego autora, czyli Małżeństwo we troje, Moje życie z Mozartem, Oskar i Pani Róża, Historie miłosne i tak dalej, można byłoby długo wymieniać, będą dostępne w naszej księgarni z rabatem 15%. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Magda przekonała Państwa do lektury Schmidta. Ja za nim nie przepadam, jest dla mnie trochę zbyt egzaltowany, ale to Państwo muszą sami stwierdzić, przychodząc, czytając i decydując, czy to literatura dla Państwa, czy nie. W następnej audycji opiniami na temat książek podzielą się z nami najodważniejsi, najmłodsi nasi klienci, Małgosia i Andrzej. Zapraszam.